Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysiek, a przed wami kolejny odcinek z gry Sid Meier Civilization 5. Lecimy sobie dalej z tym koksem. Nie wiem, co moi robotnicy pragną robić, ale was wyślijmy aż tutaj, samurajów. A was wyślijmy aż tutaj. Pora poniszczyć troszkę obozów i dalej się rozwijać. Nie ma tutaj innego wyjścia. Granice się już zacieśniają. Niedługo... Odrzuć. Nie dostaniecie. Nie, ode mnie nie dostaniecie. Mogę mieć światową wojnę z wszystkimi. Wtedy wygrają. Ale nie dostaniecie ode mnie otwartych granic. Nie, no wszyscy się na mnie nie rzucą. To jest pewne. Barbarzyńcy mi się tu nie podobają. Wy też tu idźcie, idźcie, idźcie. No muszę też tu pokonać barbarzyńców, nie mam innego wyjścia. Kagoshima. Kup pole. Wróć do mapy. Tu już nie mogę kupować. O! To mi się bardzo podoba, bo tu się połączyło już wszystko. Satsuma połączyła się terenami i lepiej to już będzie wyglądać, lepiej to. Gelin pazarlığa tutuşalım. Hoşunuza gider mi? Süleyman. No, sorry Süleyman. Nie dostaniesz też ode mnie otwartych granic. Nie przepuszczam, nie przepuszczam. Tu jeszcze trochę i Budapeszt zablokuje. Bo z tej strony Budapest się już nie rozwija, jeszcze z tej strony i będzie Budapest całkowicie zablokowany. A tu już niedużo brakło. Obowiązkiem gad. Nie, pany tu. Wybierz produkcję, co by tutaj. Daj świątynię. I teraz badania. Ekonomia. Wszyscy mówią ekonomia. Wiatrak. Produkcja plus 2. No to też by było dobrze. Złoto plus 4. Big Ben. Lód złota z punktu handlowego, z obozu, z urzędu celnego. Niech będzie ekonomia. Następna tura. To pan Nocki, będziecie mieli ciężki orzech do zgryzienia. Ale dzikusów trzeba rozwalić. Nie ma innego wyjścia. Octavian August. Aha, dobra, to jest... Dobra, wiem kto. Oni mają teraz toczą wojnę. Nie mam ochoty z Octavian Augustem walczyć, ze względu na to, że nie wiem, gdzie on ma swoje włości. Ale najprawdopodobniej to wszystko jest na dole. No nie wiem, gdzie mają włości i... Dobrze, wy już wyszliście. Wy ich przetargajcie trochę. Następna tura i jeszcze ten obóz barbarzyńców i tu barbarzyńców nie powinno być. Wyplenię sobie stąd barbarzyńców, potem... O, Octavian August jest tutaj. Będzie chciał pewnie zaś przejść, ale mu na to nie pozwolę. Znaczy może sobie przejść tędy. Jak ma na to ochotę, ale... Wiecie, jaki ja mam do tego stosunek? Żeby oni sobie mogli przechodzić po moich terenach. Może sobie na razie Arabowie. Arabowie mogą sobie przechodzić, nikt więcej. Dobrze, tu kolejny obóz. No, nie pokonaliście. Kyoto. No to teatr. W takim razie w Kyoto powstanie teatr. Samurajowie atakować go, przeciwnika porządnie. Minus jeden, dobrze.
Jednostka bez rozkazu. No na razie tak musi być. Dobra, następna tura. No tu się zaraz Kagoshimie koszary wyprodukują. Aha, ale mi tu jednostki pracujące się wytworzyły. Od niego, a moi wszyscy krążą. Tu są. Czemu tylko trzech? Coś mi to nie pasi. Czemu tylko raz, dwa, trzy? Trzy ekipy budowlane, a to ja się nie dziwię, że to tak słabo idzie. Wybierz produkcję, co tutaj? To niech będzie świątynia. Wybierz produkcję Kagoshima. Uniwersytet, no, a niech będzie uniwersytet. Następna tura, może będą szybciej. Dobra, zapomniałem, że tymi mam zaatakować, trudno. Tu francuskie zaś jednostki zwiadowcze. Tu są wieloryby. Jakbyśmy tu zrobili miasto. A, ci zaatakowali. To spoko. Ja ich wytępię. Dobra, wyjdźcie. Wy się leczcie. No, zaś ich nie awansowałem. Niech będzie na otwartym. Awansować oddział. Na trudnym. Dobra, i następna tura. Usunięcie lasu Kagoshima dało 15 punktów produkcji. Dobrze. No my zanim tu dojdziemy, no to mogą się ten... Mogę tu niszczyć. Mogę dalej to produkować. Bez problemu tą świątynię. Trzy tury to nie jest zaś jakakolwiek zbrodnia. No ale tu też dochód złota może się zwiększyć niedługo. No, ci już się zbliżają. Niedługo tu powstanie tak, żebyśmy te wieloryby mieli. Chyba, że to 6 żelaza. Jakbyśmy tu postawili miasto. Mogłoby być. Dobry to był pomysł. Tu przepłyniemy, tu postawimy miasto. Może będziemy mieli i 6 żelaza. No teraz pewnie karetkę słyszycie. Ale znając życie. No ale takie. Tak to jest, jak się przy głównej ulicy teraz mieszka. Dobra. Czyli tu postanowione tu postawienie miasta. Na śniegu? Bo na śniegu, ale musi być tam miasto. Będziemy mieli blisko do wielorybów, blisko do żelaza. A drogą morską będzie najwyżej co innego. Ryby tutaj. No trudno. A, tutaj nic nie ma. Dobra, następna tura, żeby szybko w Tokio stworzyły się... szybko w Tokio stworzyła się na świątynia. Szybciutko trzeba tam to miasto stworzyć. Tu jeszcze się też świątynia, dwie świątynie się wyprodukują w tym samym czasie. Za trzy tury robotnicy tutaj. Muszę trochę robotników przyspieszyć. Tu arkebuzery. Dobra, wy arkebuzery najlepiej idźcie tutaj. Wybierz produkcję. Tutaj niech będzie opera. W Tokio niech będą osadnicy. Produkcji nary, w narze będzie, niech będzie uniwersytet. I następna tura, niech się zrobią. A wy w razie się leczcie. Pomożecie tu dojść. I to miasto Arkebuzery za ten czas powinny obozowisko pokonać. Tak mi się wydaje. Nagoya tutaj się też rozwinie troszkę na Jaran. Przyblokujemy. Co my tu mamy? Tartak. Idealnie jeszcze tamto miasto, żeby się rozwijało. Jak tamto miasto się będzie rozwijać, to też będzie super. Robotnicy za jedną turę. Też dostaniecie zautomatyzowaną produkcję. Zobaczymy, czy ten las i ten las
zrobicie, mam nadzieję, że Satsumę rozwiniecie jak nie, no to Kyoto za chwilę będzie jeszcze z 2-3 jednostki robotnicze tutaj zrobią. Więc myślę, że to nie będzie problemu. Dobra, ale teraz musimy szybciutko walić następne tury, bo musimy tych osadników mieć. Tokio się w tym momencie nie rozwija, oczywiście, ale to nie jest problem, nie jest najmniejszy problem. August i Jinki z Han prowadzą wojnę. Dobrze, niech prowadzą. Niech prowadzą ludzie te wojny, dla mnie to jest na rękę, niech się wykańczają. A ja się i tak przygotowuję do kolejnych wojen z wami. Marsylia ma 17, no ja tu im nie daje się rozwiąć. Budowa zautomatyzowana, mam nadzieję, że coś zrobicie. Tu wszystko robotnicy, dobrze, no biblioteka 12 tur, niech będzie. Dobra, jeszcze 4 tury. Ludzie święci, co tu się dzieje? No to ja muszę to rozwalić do czasu, jak ja... Do czasu, zanim oni się zrobią. No ci już raczej nie istnieją. Ale zobaczymy, zobaczymy. Który państwo miasta? Dużo, no i teraz... No spoko. Jak minus 1 będzie, to... Oj, minus 2. A nie, minus 1. No, troszkę was tak... Oj, teraz. Natychmiastowe leczenie. Rozwalić ich. Pięknie. Ci rozwalili. Ci lecieć tu. I następna tura. Ile mamy tur do rozwalenia ich? To nie będzie problem. 3 tury. 3 tury, ale trzeba tych barbarzyńców rozwalić. Bo się zasiedlili w tym miejscu i... No i co? No i to jest problem. Zwiększy się dochód, 54 mam w tym momencie. Powinien się potem zwiększyć po 1, ale nie wiem o ile. Nie wiem o ile, zobaczymy za chwilę. Jak oddać barbarzyńcy będą atakować. Ale tylko 3. W tym momencie tylko 3. Wspólny interes. No, zwiększyło się sporo. Dobrze. Dobrze, pięknie. Ci se radzą znakomicie. Wybierz produkcję. Nagoi. Też mi pokazuje bibliotekę. Dobrze. Wybierz badania. Ja bym nawóz. Najlepiej bym zrobił nawóz. I tak zrobię. 15. Nawóz musi być. Dobrze. Tu jeszcze 2 tury. I trochę do rozwalenia jeszcze jest. Ale moje wojska tu już przychodzą, więc... Przywitam ciebie, nieznakomiec. Jeśli to... Dobra, do widzenia. Rusków odnaleźliśmy. I Elżbietę znaleźliśmy. No dobrze, niech tak będzie. Rusków i Elżbietę. Kasy mamy ogrom, więc mogą nas ludzie chcieć podbić w przyszłości, ale dobra, trudno. Nawóz może się przyspieszy, będzie 8 i 9 tur, będzie więcej punktów naukowych. Szkoda, że ci nie mogą strzelać w momencie, kiedy ci mnie atakują. Dobrze. Jeszcze raz muszę was tak ulepszyć. Dobrze. Ci też pewnie ich wytłuką równo. To wyczuwajcie tutaj. Nie, wyście mieli zrobić mi robotników, bo ja potrzebuję robotników. Bo oni nie chcą, żadni robotnicy nie chcą mi Satsumy rozwijać. Nikt nie chce. Ci robotnicy czordwie gdzie lecą.
Nikt nie chce tej Satsumy rozwijać. Dobra. Kyoto stworzy... Jak ciebie pan... No, rafrajerze. Kyoto stworzy z dwa razy robotników. Niech tutaj rozwijają. Zanim tego nie będą mieli co robić, no ale to już... To już nie mój interes. Potem wojny się najwyżej będzie prowadzić. I będą rozwijać kolejne tereny. O, Basra jest tutaj... Miasto jest marionetką. Ja oczywiście przejmuję miasta. Wolę poczekać te kilka tur, ale przejąć te miasta. No, dobrze. Dobrze. O, mogę zrobić tutaj. Tutaj miasto. Ciekawe miejsce. Bo zdobywam marmur. Przyjdzie mi zwierzyna. Pokażcie to jeszcze raz tutaj. O! To mi się podoba, to mi się podoba. Tylko czy my się tak rozwiniemy? Ale zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem dalej skłonny. Aha, ja mam wybrać produkcję, a nie... Ja zaś to nie doczytałem i... Dobra, niech będzie akwedukt. Następna tura i jedziemy dalej. Dalej jestem skłonny tutaj to miasto... Miasto mieć, a nie gdzie indziej. Nie wiem, czy te... La France. Nie, nie dostaniesz otwartej granic. Nie ma szans. Niedługo ustrój też. Pokażcie mi ustroje. Specjalistów wymagają połowy mniej żywności. Populacja specjalistów generuje połowę zadowolenia. O, to. W tą stronę muszę lecieć. To i to. Kurde, no oni nic nie zrobią na statki. Trudno. Idźcie, idźcie. Może też tu pokażę, że może być... Bo ja chcę się dostać do tego i tego żelaza. To nawet nie wiem, czy nie będzie lepiej tu miasta zrobić. Tu mamy od razu żelazo. Dokupimy do wielorybów. I się rozwiniemy do tego żelaza. Dobra, następna tura. Nawóz 12 tur. Za 4 tury jeden uniwersytet. Chciałbym zobaczyć jedno, bo tego nie wiem. Czyli jeżeli, czy się uniwersytet jak wybuduje, czy wtedy ten nawóz zmniejszy się liczba tur potrzebnych do rozwoju. Ale to nie wiem. A jeszcze jedną rzecz. Kagoshimę chciałbym tu rozbudować. Nie da się? To nic się tam nie da. Dobra, wy macie zautomatyzowaną budowę ulepszeń. Się leczcie, wybierzcie produkcję tutaj. Robotnicy, jeszcze jedni robotnicy niech tutaj przyjdą. Bo słabo, słabo mi się to wszystko rozwija. Tu mam raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Czort wie, gdzie oni idą. Aha, bo ci mnie, Arabowie mnie tutaj zablokowali. Super. Wybierz produkcję, dobrze. Niech to będzie akwedukt. Arabowie mnie poblokowali i to teraz jest minus. No ale nic nie zrobię. Jak będą naokoło szli, to dobra. Nie wiem jak. Ale może odkryłem trochę Francji. Może odkryją Francji. Kurde, mam, najgorsze jest to, że mam przy sobie dwóch graczy i dwa państwa miasta. Ja będę musiał się porządnie rozwinąć i rozwalić jednego i drugiego gracza. Dobrze. Nie ma tutaj propozycji, ale ja to zrobię tutaj. Będę miał do wielorybów. Będzie potem dostęp do marmuru. Muszę dostęp do żelaza mieć. Dobra, następna tura.
ci lecą na ostro, widzę. Tutaj zwierzynę, tutaj zwierzynę. Tu już obóz jest, tu już obóz jest, więc to jest dobrze. A ryby dużo dają jedzenia. No nic, ta Kagoshima w końcu będzie rozwinięta. Chyba że oni idą tutaj rozwijać łąki, tylko to długo musi trwać. Nie, to tylko ten obóz zniszczy. Tą galerę zostawimy. Dobra, jednostka bez rozkazów, wszystko, następna tura. Ci też już przechodzą? Nie, tutaj zrobimy, bo chcę mieć dostęp do tego żelaza. Najlepiej by było, chyba że tu. Rzeczywiście tutaj. Kupi się wieloryby. Dobra, tu, postanowione, tutaj. Tych musimy cofnąć, ta galera zostanie tutaj, bo ona nie wypłynie na ląd. Wyczuwajcie. Dobrze, wybierz produkcję. Kagoshima. Kagoshima, co by ci tutaj... Zrób zamek. Przyjmij ustrój. Mamy ile? 73, 85, super. Punkty kultury też się przydadzą. Mam tylko nadzieję, że osadników nie stracę. Ale dobra, w tym odcinku będzie to wszystko. Z chęcią, no z wami, z Arabią, nawiążemy współpracę. Dobrze, w tym odcinku to wszystko. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie łapkę w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzania innych serii. A teraz, czym ci się? Cześć!